Czołem Allegrowicze, w dzisiejszym materiale omówimy nowości i zmiany przewidziane na styczeń, luty i marzec 2023. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Ok, zaczynajmy. Pierwsza zmiana: do końca czerwca 2023 nie zapłacimy za przesyłki Smart związane z przewoźnikiem Allegro One Box, tak? Czyli ten przewoźnik Allegrowy na pewno do końca czerwca właśnie tego roku będzie bezpłatny. I o dalszych informacjach, jeśli zmieni się ten okres właśnie bezpłatnego korzystania, to też będziemy o tym informowani, prawdopodobnie w takiej formie. To jest taka pierwsza dobra wiadomość. Kolejne dwie informacje są związane z dodaniem nowej formy dostawy właśnie do form dostawy, które będą związane z Allegro Smart. Będzie to Allegro Courier DHL, czyli DHL to jest kolejny przewoźnik, który będzie w tym Smarcie dostępny. No i tutaj dzięki niemu będziemy w stanie wysyłać przesyłki za granicę, czyli z Polski za granicę, do klientów Unii Europejskiej, do klientów z Unii Europejskiej poza Cyprem i Maltą, czyli te dwa kraje z Unii Europejskiej będą wyłączone z tej wysyłki, pozostałe kraje są do niej włączone, także możliwości są naprawdę bardzo duże. Z tego co kojarzę, nawet w DPD nie było i nie jest na ten moment aż tak szerokie spektrum właśnie tych krajów, gdzie możemy tą przesyłkę wysłać. Także to jest na pewno na plus i warto właśnie z dniem 19 stycznia udostępnić kupującym taką możliwość, no bo wtedy też wchodzi ta zmiana. Tak jak mówiłem wcześniej, nowe metody, czyli ten kurier DHL będzie też dostępny w ramach wysyłek do Polski. Zwykły kurier i też pobraniowy. Tutaj jeśli chodzi o te cenniki, one wyglądają dość standardowo, czyli ta cena przesyłki maksymalna, jaką możemy zdefiniować, to 13,99 plus 4,99 za pobranie. No i tutaj macie tabelę dopłat, jak to wygląda w zależności od wymiarów czy wagi rzeczywistej produktu przesyłki. Kolejną zmianą jest zmiana w cenniku dostaw, jeśli chodzi o metodę Allegro Courier DPD. Jest to wysyłka z Polski za granicę. I tutaj od 19 stycznia zostaną podniesione te maksymalne ceny dostaw, jakie możemy zdefiniować w cennikach. I tutaj ważne, aby od razu po wdrożeniu, wejściu tej zmiany w życie, wejść sobie w te cenniki, no i zwiększyć tę maksymalną cenę, jaką możemy ustawić, tak? No bo domyślam się, że nie zostanie to zrobione automatycznie przez Allegro, a automatycznie zostaną tylko podniesione te kwoty, tak jakby podniesie Allegro zakres, ale nie podniesie ceny w cenniku dostaw. Także warto o tym pamiętać, no bo jeśli tego nie zrobicie, no to będziecie tą różnicę musieli po prostu dopłacić z własnej kieszeni. Ok, idziemy dalej, patrzymy, co my tu jeszcze mamy. Zmienimy maksymalne ceny dostawy z Polski za granicę, czyli tutaj też ważna zmiana. Jeśli oferujemy wysyłkę z Polski za granicę na podstawie własnej umowy, czyli umowy z przewoźnikiem bezpośrednio, to koszt tych metod nie może być wyższy niż cena maksymalna, jaka jest dla danego kraju przypisana, tak? Czyli tutaj, jeśli będziecie mieli te ceny na przykład przy wysyłce do Austrii większe niż tak jak tu będzie ta zmiana 45,99, nie będziecie wyświetlać się na listingu, jeśli kupujący z zagranicy będzie po prostu szukał tej formy dostawy, będzie po prostu potrzebował tej przesyłki właśnie pod ten wskazany adres, no to niestety wasza oferta się po prostu nie wyświetli. Idziemy dalej, zaktualizujemy zasady dotyczące zdjęć w ofertach. Dwie zmiany, tak? Sprzedający, którzy będą mieli podpisaną umowę o świadczenie usług reklamowych,
I tutaj nie jest to jeszcze doprecyzowane, o co chodzi umowa o świadczenie usług reklamowych, no bo tak na dobrą sprawę do usług reklamowych wchodzą też Allegro Adsy, z których korzysta większość z Was. No jeśli będziecie teoretycznie z tych Allegro Adsów korzystać, no to będziecie mieli możliwość dodawania zdjęć w ofercie z informacjami reklamowymi, na przykład o promocji. I wydaje mi się, że tutaj może to być związane z tym, że i też zauważyłem taki wpis w regulaminie, że po prostu ci sprzedający, którzy właśnie korzystają na przykład z Allegro Ads, no ale tak jak mówię, nie jest to jeszcze doprecyzowane, czy to Allegro Ads wystarczy, czy trzeba będzie na przykład z jakichś projektów specjalnych skorzystać, aby mieć tą, powiedzmy, taką ulgę w regulaminie lub dotyczyć, powiedzmy, innego regulaminu. Także to jeszcze nie jest na pewno potwierdzona informacja i nie jest, tak jak mówię, doprecyzowana, ale w skrócie może to wyglądać tak, że jeśli będziecie na przykład reklamować swoje oferty za pośrednictwem Allegro Ads czy za pośrednictwem innych formatów, to na przykład będziecie mogli umieszczać tekst na grafice, a ci sprzedawcy, którzy tego nie będą robić, tego tekstu na grafikach w swoich ofertach nie będą mogli umieszczać. Tak jak mówię, to jest tylko przykład, nie jest to niestety tutaj doprecyzowane, nie jest to podane na jakimś tam konkretniejszym przykładzie, gdzie moglibyśmy sobie to zweryfikować, ale rzeczywiście może tak być, więc warto obserwować, co się dzieje jako pierwszy, żebyście jako po prostu jako pierwsi wykorzystali tą zmianę, bo wiadomo, że też ten tekst na grafikach, jeśli będzie odpowiednio wykorzystany, no to będzie zwiększał tą konwersję, także to jest na pewno ciekawy element, o którym warto pamiętać i warto, tak jak mówię, gdzieś tam z tyłu głowy mieć. Kolejna zmiana dla wszystkich, czyli nie tylko dla sprzedawców, którzy podpisali umowę o świadczenie usług reklamowych, to jest to, że jeśli zdjęcie w Waszej ofercie będzie niezgodne z regulaminem, to teraz Allegro nie będzie, tak jak do tej pory, usuwało całej oferty, abyście to zdjęcie zmienili, tylko usunie Wam z tej oferty zdjęcie, które jest niezgodne. Także wydaje mi się, że zmiana jest na duży plus, biorąc pod uwagę i sprzedawców, i kupujących, tak? No bo dla nas sprzedawców mamy ten benefit, że ta sprzedaż będzie ciągła, mimo tego, że gdzieś tam na przykład nie zaktualizowaliśmy jakiegoś zdjęcia, zdjęcie wisi nam od 5-6 lat, gdzie ten regulamin przez te lata się zmienił, teraz jest niezgodne z regulaminem, wtedy było, no to Allegro nie zamknie nam za to już całej oferty, tylko zamknie nam po prostu, czy usunie z oferty tylko te jedno zdjęcie, czy kilka, które łamią po prostu regulamin. Okej, tutaj ciekawy zapis, zmienia się nieco algorytm trafności, czyli nie bierzemy już pod uwagę liczby sztuk w ofercie, więc wykreślimy informacje o tym w regulaminie. Czyli po prostu do tej pory albo jakiś czas temu jeszcze Allegro brało to pod uwagę, czyli no była taka zasada, że im więcej tych dostępnych sztuk danego przedmiotu w ofercie, tym lepiej dla algorytmu, dla widoczności oferty. Teraz mamy oficjalny komunikat, że nie będzie to już brane pod uwagę i zostało to wykreślone z regulaminu Allegro. Ok, kolejna zła wiadomość, no przestaniemy przyznawać monety w programie Super Sprzedawcy, tak? Czyli teraz, jeśli uczestniczyliście w programie Super Sprzedawcy, no mieliśmy do dyspozycji co miesiąc pulę monet w zależności od wyników, jakie realizowaliśmy na naszych kontach. Teraz niestety nie będzie to możliwe, nie będzie to realizowane, czyli ostatnią pulę dostaniemy za styczeń, bo już od 1 lutego po prostu Allegro przestanie przyznawać te monety właśnie w związku z tym programem. Nadal warto być super sprzedawcą, no chociażby dlatego, że oferty dzięki temu wyświetlają się wyżej w sortowaniu po trafności, także to jest ta rzecz, na pewno te webinary są też na plus, także mimo wszystko nadal dołączajcie do tego programu, bierzcie w nim udział, no bo daje bardzo ciekawe benefity. Ok, myślę, że to tyle, idę dalej. Udostępnisz dostawę z Polski do Czech, do punktów odbioru i automatów paczkowych, tak? Czyli tutaj za granicę
nie idziemy klasycznie tylko kurierem, tak jak do innych kierunków, powiedzmy, wysyłki, na przykład na Niemcy, czy jeszcze gdzieś indziej, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, tylko tutaj już będzie możliwa wysyłka do punktów odbioru i automatów paczkowych. Będzie do tego przydzielony przewoźnik, paczketa, jak tu widzę, się nazywa właśnie ten przewoźnik, a paczkę nadamy za pośrednictwem na przykład Poczty Polskiej, tak? Czyli to jesteśmy w stanie po prostu razem z Pocztą Polską to zrealizować. I zmienią się też opłaty. Od 1 marca w ramach Allegro One, UPS, DPD oraz Poczta Polska te stawki po prostu będą inne. Tak jak widzimy tutaj, też możecie sobie zajrzeć w tą tabelę, ja podlinkuję ją w opisie tego materiału. I tutaj też macie wszystkie te zmiany, o których mówiliśmy wyżej. Macie załączniki do regulaminów, co zmieni się w regulaminie, też możecie sobie, zwłaszcza biorąc pod uwagę stawki, możecie sobie to przejrzeć, bo czasami jest tak, że mówię tutaj o takich wcześniejszych zmianach, że zmiana była tutaj wypisana, a w regulaminie okazało się, że tak na dobrą sprawę albo płacimy więcej, w sensie zmiany w regulaminie i zmiany właśnie w tym komunikacie od Allegro po prostu się różniły. Także jeśli chcecie sprawdzić sobie stawki, czy prowizji, czy jakiekolwiek inne dopłaty do przesyłki i tak dalej, no to zawsze zachęcam do tego, żeby robić to w regulaminie, ponieważ tam te stawki są po prostu najaktualniejsze. I tak, dobra. To mamy omówione też w ramach takiej ciekawostki, też nowości. Od wczoraj pojawiła się u nas zakładka w kampaniach i programach Zimowo Wyprzedaż. Pamiętam historycznie, że ten sposób promocji i ofert dawał naprawdę ciekawe rezultaty w poprzednich latach, także zachęcam do korzystania. Na pewno opcja Zimowa Wyprzedaż Lista 2023 będzie lepszym rozwiązaniem, no ale tutaj często naszych produktów może nie być na tej liście, czyli jeśli chodzi o listę, no to jest tutaj jakiś wąski asortyment, lista towarów, którą macie podlinkowaną w tym miejscu i jeśli łapiecie się ze swoim eanem pod tą listę, jesteście w stanie zgłosić oferty za pomocą tego programu, czyli Zimowa Wyprzedaż Lista 2023. I jeśli zgłosicie go do tego programu, no tutaj opłaty nie ma tak na dobrą sprawę żadnej, czyli ten udział w tej kampanii jest całkowicie bezpłatny. Zimowa Wyprzedaż 2023, tu już nie ma tej listy, ale tu znowu z kolei koszty są większe. No mimo wszystko będę zachęcał, żeby te 20, może 30% najpopularniejszych ofert też w miarę możliwości finansowych, w miarę możliwości, jak pozwala Wam na to Wasza marża, żeby po prostu ten procent ofert sobie tutaj umieścić, obniżając delikatnie cenę, bo z tego co kojarzę, taki jest też po części próg wejścia, jeśli chodzi o zimową wyprzedaż, tak, obniżenie ceny o 5% względem najniższej ceny z 30 dni i też pamiętajcie, że finalnie no, ta cena nie może być wyższa niż najpopularniejsza cena transakcji dla danego produktu w produktyzacji, dlatego też już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu zachęcaliśmy Was, żeby posiadać te własne kody EAN, no to wtedy w takich programach łatwiej Wam będzie uczestniczyć. Jeśli już jesteśmy przy tym, to na Allegro, nie wiem czy wiecie, ale możecie znaleźć też nasze oferty. Są na razie tylko dwie tych usług, które oferujemy, jest więcej. Jeśli nie czujecie się na siłach, jeśli mówimy o prowadzeniu kampanii reklamowych, czy chcielibyście przejść audyt konta, ostatnio nagrałem kilka materiałów o tym, jak taki audyt konta mógłby wyglądać, no to zachęcam do kontaktu. Zawsze swoje dane kontaktowe podrzucam w opisie materiału, w komentarzu podpinam. Możecie też wchodzić bezpośrednio na naszą stronę vsprint.pl, tak jak macie tutaj. Jeszcze raz w zasadzie Wam dziękuję i zachęcam do kolejnych materiałów. Cześć!